No cześć baranki, cześć misiaczki. Robimy wasze czytanko em, lipcowe. Już sekundeczka, tylko troszkę potasuję i lecimy. I lecimy. Niepozbierana jestem dzisiaj znowu. Nie wiem, czy oglądaliście jakikolwiek wczorajszy znak, bo ja wczoraj robiłam trzy znaki i byłam niepozbierana. Czyli jak ja to mówię, lelawa. I dalej jestem lelawa. Tylko, że u mnie się tak zrobiło, tu, gdzie ja mieszkam, że zrobiła się taka dziwna pogoda, leje cały dzień, i czy ktoś się nic nie chce? No, taki człowiek jest taki wypluty. No, zupełnie nie mam energii takiej fajnej, takiej. a może mi przejdzie, może zaraz tak jakoś, o, może coś podłapię tu u Was, Wy macie taką fajną energię, to może u Was coś podłapię. Baranku, baranku. No kochani, tak to wygląda. Tak to czasami jest z człowiekiem. Może się człowiek robi lelawy, no. Albo mi się po prostu już nic nie chce przed urlopem. Boże! A to jeszcze tu jest zrobienia, przecież ja jeszcze nie jadę. No, jeszcze ładne parę dni. Dobra, kochani. To co? Patrzymy, co tam? Co tam u baranków? Uu. Uu. Patrzcie, później będę robiła szczelczyka i ryby I niektórzy z Was będą oglądali szczelczyka albo ryby Bo niektórzy z Was mają szczelczyka albo ryby Bo jedna i druga karta wyszła Nie mówiąc już o lwie, koziorożcu Czy bliźnięta waga wodnik No oczywiście może być każda Miśki, co Wy robicie? Ej. Z kim Wy to się będziecie znowu kłócić? Tu mamy jakieś dziecko, albo się z Wami ktoś skontaktuje. W zależności, no bo jak macie dziecko, no to sprawy z dzieckiem może być. A jeżeli nie sprawy z dzieckiem, to co? Co ja mówiam że się skontaktuje. No, że w sensie człowieka. No człowiek nam weźmie i napisze, czy coś takiego. Przyjdzie do baranka. No, pewnie, że się skontaktuje. Przecież ósemka buław. No to powinnam była od razu mówić. No ale mówiłam Wam o energii szczelca, a to jest ta sama karta. Ale dobra, dobra, dobra. Od nowa, od nowa już zaczynam. Teraz już się skupiam. no, Misiaczki, baranki mnie zjadą w komentarzach. O Boże. Dam radę? Dam radę. O depreza żółty w komentarzach. Miśki, dobra, słuchajcie. Jest lipiec, to jest na lipiec. Energia, z którą wchodzicie w lipiec, nie tyle wchodzicie, tylko którą bardziej bym powiedziała, może zostawiacie. Możecie ją jeszcze mieć, a możecie ją po prostu już zostawiać za sobą. To jest energia zmartwienia, nieprzespanych nocy. No, nie wiem, czy depresji, może nie, ale jakieś takie myśli negatywne. A to, a to, a jeszcze to, a jak z tym będzie, a jak z tamtym będzie. Może chodzić o pracę, pieniądze, może chodzić o, zwi o związki, może chodzić o, dzie o dzieci, może chodzić o cokolwiek. Szybciej myślę, niż, niż, niż mogę powiedzieć, dlatego tak gadam dziabdziato. Jakby nie było. Takie coś zostaje gdzieś tam w przeszłości, co oznacza, że w lipcu nie powinno za dużo tego zmartwienia być. Um, ale pierwsza i najważniejsza energia u Was na lipiec to jest ta ósemka buław, tak jak pokazałam czyli no, nie ma siły, ktoś się do Was odezwie. I teraz tak. Dużo rzeczy może tutaj być. Może być tak, że się odezwie jakiś wracacz, bo tu są energie wracaczy pokazane. Tutaj jest jakaś przeszłość wybaczona, ktoś przychodzi, przeprasza, być może, ktoś próbuje na siebie zwrócić Waszą uwagę, więc to może być taki wracacz dziabdziaty, czyli um, jakiś, no taki narcystyczny wracacz, taki co przychodzi, żeby zwrócić na siebie uwagę: Branku, branku, patrz, tu jestem, prawda? Bierz mnie, czy coś takiego. A baranek popatrzy i powie: Psz, spadaj mi, cieciu. Tylko, że niestety baranek tak nie powie. Bo jeszcze, żeby baranek powiedział: spadaj mi, cieciu, to jeszcze bym machnęła ręką. Ale baranek to w ogóle nie wiem, co to będzie robił. No zaraz będziemy gadać. No zaraz zobaczymy, co wy to będziecie robić, misiaczki. Dobra, lecimy dalej. Ktoś się do Was może odezwać. Raz, wracacz, dwa. Jakaś wycze wyczekiwana yy, ta komunikacja, bo to, no, wracacz może nie być wyczekiwany, ale może być ktoś, od kogo chcecie dostać wiadomości. I tak jak powiedziałam, mam ryby koziorożca lwa. Strzelca, lub znaki powietrza, bliźnięta waga wodnik, albo każdy inny znak. No teoretycznie Wy wiecie, że może być każdy inny znak. Woda też tu jest jakby co, ale w sensie um, rak, no ale o rybach powiedziałam, rak albo skorpion też. Ale kochani, um, mogą być oczywiście też jakieś załatwienia urzędowe, teoretycznie. No, no, no czekacie na wieści, przyjdą wieści. O. Nie czekacie na wieści, też przyjdą wieści. No co wam powiem? No przychodzą wieści. Dobra, lecimy dalej. Kochani, problemem jakimś tutaj jest to, że coś wychodzi na jaw. Albo już wyszło na jaw i będzie problemem w lipcu, albo wyjdzie na jaw jakoś na początku lipca i zrobi problem na cały lipiec. Co może wyjść na jaw? No różne rzeczy mogą wyjść na jaw. No. Tu jakiś diabeł jest pokazany. Jakieś ego ktoś ma, takie jak stąd do Chin, w trzech kartach jest to pokazane. Może być to lew, może być to baran, może to być każdy inny znak to nie o to chodzi. Ale jest pokazane, że jakiś egocentryk tutaj działa, coś robi, być może wychodzi na jaw coś w związku, w związku z tą osobą, być może, um, no, no nie wiem, co widzę no Ktoś się przyzna. nie wiem, uczucia wyrazi. O! O, przyzna się do uczuć, na przykład. No, albo wyjdzie na jaw coś takiego, no, mniej fajnego, no, ale ja nie mam złych kart u Was. To macie takie interesujące karty, takie, dzieje się, nie nudzi się nam, ale nie macie kart takich, że, że ale masakra, no, co to się w ogóle stało, czy tam zdrada, czy coś takiego. Jeżeli to takie, że coś mogło się już wydarzyć, i po prostu już przechodzicie nad tym do porządku dziennego, ale nie wydaje mi się, żeby coś Was tu miało złamać, czy coś takiego w najbliższym czasie. Um... No, chyba, że ktoś rywalizował o, jakieś, o jakąś pozycję, czy to w pracy, czy coś, to mogłyby przyjść wieści, które nie są dla Was idealne, no, ewentualnie. Eee, I teraz tak, pokazujecie, że albo ktoś przychodzi do Was przepraszać i Wy mu wybaczacie, albo Wy, baranki, idziecie kogoś przepraszać i ta, i ta osoba Wam wybacza. Ale jakby nie było, jakby powodem tego wszystkiego, co tu się wydarza, Oprócz tego, że coś wychodzi na jaw, jest yy, odcięcie się od jakiejś przeszłości, pozostawienie jej gdzieś tam, gdzieś tam, daleko na zawsze. No, pozostawienie jej raz na zawsze i być może w związku z tym jakieś wybaczenie, czy coś takiego. No, może być wybaczenie. Już ci wybaczam, ale no, czy wróć, czy nie wróć? No, to tutaj w zależności od tego, co wyście to mieli. Niby macie pokazaną, bo nie, przepraszam, nie stagnację, tylko stabilizację. Nic się Wam tu nie powinno stać. Jeżeli macie stały związek, to dalej będziecie mieć stały związek, ale coś Was kusi. No to. No, co was no coś was kusi tutaj. Jeżeli yy, chodzi o pieniądze, nawet jeżeli tutaj te wiadomości zawodowe nie są dla was idealne, to i tak i tak macie stabilizację. Tu nie ma, nie ma żadnego takiego czegoś, że coś się stanie, u baranka i ła, i co teraz? Oprócz kuszenia, bo ten diabeł się u was pojawia. Ale to może być ta osoba, która się kontaktuje, dlatego że tu mamy aż dwie yy, karty to przychodzi z zewnątrz, aż dwie karty ego i takiego czegoś, co wraca po to, żeby na siebie zwrócić uwagę, ale jednocześnie was jakoś tak w sieci znowu gdzieś tutaj jakoś zaplątać czy coś takiego. No i rzeczywiście pokazujecie, że możecie się dać, no wtedy będziecie znowu uwikłani. Ale dobrze by było, żebyście się nie dali i odparli atak. To jest karta walki. Jakby nie było, zamiast yy, tak potraktować tą osobę, powiedzieć: Słuchaj, dobra, ja nie mam do ciebie pretensji, co było, to było, ale wiesz co, nie wracaj do mnie, ja cię nie chcę. To zanim takie coś zamiast takie coś zrobić, baranki, to wy albo włazicie z powrotem w toksyczną relację, albo będziecie walczyć. To znaczy, Nagadacie, nagadacie, opieprzycie dziada za przeproszeniem, albo dziad... dziadówkę. No to tak nie brzmi, nie? Dziada to tak lepiej brzmi, a, dziad... a babę, no to babę, no, o, o, dziada i babę, o, o. Albo opieprzycie człowieka, albo, nie wiem, będziecie z nimi walczyć, Mogli... mogłoby dojść do kłótni, no. Ale przynajmniej odeprzecie, a tak. A niektórzy z Was pokazują, że dadzą się znowu gdzieś w te sieci złapać. Ale nie musicie, bo to, to jest takie albo-albo. No to zale w zależności od tego, co będziecie chcieli. No to jest na takiej zasadzie. Kochani, ta osoba, która tu przychodzi z zewnątrz, może nie mówić całej prawdy, ale i tak byście wiedzieli. To jest ciekawe, bo oni mogą nie mówić prawdy, a wy i tak wiecie. To jest. Tak, no, nie wiem, czy to przeczucie, czy dlatego, że oni nie wiedzą, co wy wiecie. Być może to jest coś takiego. Yy, I ta osoba. Yy, Przychodziłaby tylko po to, żeby zwrócić na siebie Waszą uwagę, czyli przychodzi sprawdzić, ciekawe, czy baranek dalej mnie chce, czy coś takiego. Oczywiście to wszystko, co ja mówię, to może być równie dobrze. Baran może to wszystko robić człowiekowi, czyli jeżeli inny znak mnie słucha, no to być może się tutaj odnajdujecie, że to baran Wam coś takiego zrobi, ale Wy wiecie, że tę energię trzeba jakby co odwracać, Wy to już wiecie, dobra. Kochani, albo się boicie, albo chcecie, żeby taka energia przyszła i to jest ciekawe, bo tu jest jakaś kobieta, więc kobieta może być spod znaku powietrza, albo może to być podjęcie decyzji. Więc albo czekacie na radę od jakiejś kobiety, ewentualnie urzędniczki lub prawniczki i czekacie na to, chcecie, żeby się to stało, albo chcecie podjąć decyzję. Wy w sensie, zwłaszcza jeżeli jesteście kobietą. Ale jest gdzieś grupa baranów, która czeka... Na, na to, że inna kobieta podejmie decyzję. No to nie wiem, co jego żona, że podejrze go wyrzuci i on wtedy do Was przyjdzie? W ogóle bym go nie przyjmowała na Waszym miejscu, bo on jest dziwny. Jeżeli ktoś ma takie coś oczywiście, bo to być może do nikogo powiedziałam. Ale to, jest, to by był dziwny chłop wtedy. Baranki, no to takie dziwne macie to. Bo alternatywą do uwikłania się w toksyczne, w toksycznego wracacza jest walka z toksycznym wracaczem. Tak jakbyście nie mogli tego tak po prostu odpuścić. Fakt faktem, ktoś tu wybacza i zapomina o przeszłości, ale tak jakbyście nie mogli tego tak po prostu odpuścić. I być może to jest też wasze ego. Czyli. Wiecie, jak dziabdziate coś do was wraca? Taki jakiś zdradziciel, jakiś właśnie narcyz, jakieś takie dziwne coś, przyłazi, coś tu chce, no to. Teoretycznie moglibyście nie odebrać telefonu, nie odpisać, tak zupełnie olać. No to to jest najgorsze, notabene dla narcyza. Olanie takie totalne. W sensie, co ty tu coś piszesz do mnie? Ja nie, 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 nie reaguje w ogóle. To jest najgorsze dla takich narcystycznych, dziwnych człowieków. Natomiast jak. A, a wy pokazujecie, że wy albo to przyjmiecie, co jest toksyczne, albo będziecie się z tym kłócić. No i weźmiecie, i mówię, i wydrzecie. Paszcze na tego człowieka, i, i takie no, nagadacie, 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 i też stracicie na tym energii. Ale no, jeżeli komuś to jest potrzebne, żeby zrobić awanturę, no to ja nie będę baranków powstrzymywać przed ich jakąś tam tutaj naturą, prawda, czy coś takiego. Misiaczki. Ale macie dynamiczną energię tutaj. Jedyne co, to uważajcie na... Na pewno dużo się tu dzieje. Tu bardzo dużo jest energii, ognistej zwłaszcza. No, nie można wykluczyć, że jakieś romanse idą. Nie można wykluczyć. Um, stabilizacja jest, więc dobrze, a uważać na tych dziwnych, toksycznych ludzi... Może to nie jest wcale w związku, może to nie jest romantyczne, może to nie jest seksualne, może to są jakieś inne rzeczy. A wszyscy, którzy nie mają nic toksycznego i się nie spodziewają toksycznego, może ktoś ma tutaj po prostu koziorożca. O, najzwyczajniej w świecie koziorożec idzie. No więc też, jeżeli ktoś na koziorożca czeka, no to przyjdzie. Możliwe, że przyjdzie, bo jest pokazany. No, i kochani, co by tu nie było, pokazuję, pokazaną macie walkę. Jeżeli gdzieś natomiast są baranki, które zareagują, że, że wcale nie jesteśmy kutliwym barankiem, właśnie my byśmy chcieli spokojnie wybaczyć, dogadać się, to mam dla Was jeszcze drugi przekaz. To coś, co tu przychodzi i się z Wami kontaktuje, to o to trzeba byłoby walczyć, ale nie wiem, czy warto, bo to jest tak, jak, no wiesz, ja wam zawsze mówię, że o prawdziwą miłość się nie walczy. Albo was ktoś kocha, albo was nie kocha. Jeżeli wy musicie walczyć z inną kobietą, o facetę, albo walczyć z inną, no już tam chłopy, no to tam co innego, jak walczą o babę, to, to tam już, no, no dobra, to, to się tu się nie, w, nie wtrącam, ale dziewczyny, no. No, teoretycznie nie powinno się walczyć o miłość, nie powinno się dopraszać, domagać tej miłości. Jeżeli jest gdzieś jakaś inna kobieta czy inny mężczyzna oprócz was, u tej osoby, na którą wy tu czekacie, no to nie wiem, czy to jest najlepszy wybór, żebyście wy o to walczyli, ale pokazujecie, że moglibyście chcieć. Tylko teraz tak, jeżeli wy przyjmiecie coś tutaj, co przychodzi z raczej przeszłości, z przeszłości przychodzi. To ten związek czy ta relacja cały czas będzie taką ciągłą walką. No to zamiast uzyskać tu miłość, szczęście i radość, wy uzyskujecie jeszcze więcej walki. Może lepiej byłoby to po prostu wziąć i yy, przegonić. Po prostu przegonić. Zwłaszcza, że pokazujecie, że macie jakąś stabilizację. Niektórzy mają już jakiś związek, a to coś, to jest coś innego, a niektórzy mają swoją własną stabilizację. Ustabilizowaliście sobie życie, i teraz nagle ktoś przychodzi i wam to chce zburzyć. No to nie, 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 weźcie, przestańcie. No. Nie, nie pozwolić. Yy, ogólnie. Tu jakieś uleczenie z przeszłości mi się bardzo podoba, być może to jest związane z ustabilizowaniem życia. Jest pokazane, że wszystko wiecie, wyszła na jaw jakaś tajemnica, i jest pokazane, że idą jakieś wieści, a wy czekacie, że ktoś podejmie decyzję albo wy to chcecie zrobić, i teraz tak, przychodzi egocentryk, który chce na siebie zwrócić uwagę. Jest to toksyczne, no chyba, że koziorożec, ale. Macie pokazane, że się będziecie z tym kłócić. Nie musicie oczywiście tego robić. To nie o to chodzi, że ja powiedziałam, to wy musicie się kłócić. No, broń Boże. Ale uważajcie na tego człowieka, kochani, dobra. Zaraz zobaczymy, jaką macie tą, jaką będziecie mieć radę na miłość. Tylko jeszcze zrobię taki dodateczek, czy może jeszcze jakiś nowy, jakiś jeszcze inny przekaz, może coś dla singli, albo w ogóle dla, dla, innych, dla innej grupy baranków, może coś jeszcze dostaniemy. I kochani, teraz tak, nie przejmować się tym, że takie coś do Was przychodzi, bo to, że przychodzi, to nie znaczy, że musicie przyjąć, ale no to lepiej być przygotowanym, że, że coś takiego się pojawi w Waszym życiu. Lepiej wiedzieć i, być, i się przygotować. No, to wtedy może się obejdzie bez kłótni i bez przyjmowania. To może być bardzo atrakcyjne, to może być coś takiego, co uważa się za niewiadomo co, no. I może być tu oparte coś na ego. Ktoś opiera się na własnym ego. No. A jakaś inna grupa baranów, być może ci, którzy są w jakimś związku, pokazujecie, że rezygnujecie z czegoś, bo nie warto o to walczyć. O, to tu jest trochę inna energia. Pokazujecie rezygnację totalną. Nie chce mi się już szarpać tą osobą. Nie chce mi się już um, iść i pokonywać te przeszkody i tak dalej. Mam tego do. O, i tu jest inna energia, kochani, zupełnie inna. No tu jest zupełnie inna, a może dotyczyć dokładnie tej samej sytuacji, o której przed chwilą mówiłam. Czyli jest gdzieś grupa baranów, która tej osoby nie przyjmie i bardzo dobrze, bo pokazujecie, tu nie ma żadnej współpracy. Ja się już na tobie człowieku nie będę skupiać. Pokazujecie, że nie będziecie się skupiać, ale dalej, niektórej grupie baranków, niektórym barankom jest trudno się z tego wyleczyć, więc być może w lipcu jeszcze będziecie to próbowali jakoś, em, jakoś się z tego wyleczyć. Natomiast y, uważajcie rzeczywiście, żeby za dużo nie myśleć o takim czymś toksycznym, co utraciliście, żeby za bardzo to tak w Waszą głowę nie wchodziło, bo to powoduje niepokój. Trzeba byłoby zmienić troszeczkę, zająć się czym innym. Nie myśleć o tym, tylko po prostu zająć się czymś, na przykład zająć się pracą albo jakimś hobby, coś zacząć robić, bo y, to powoduje niepotrzebny niepokój w Was, i też cały czas nie możecie tego tak po prostu odpuścić już wtedy, ale przynajmniej pokazujecie, że nie będziecie już o to zabiegać. No to to, powiedzmy, jest y, no chyba dobry wybór, mi się wydaje, jeżeli to tak wygląda, Ten, ta relacja. Rada na miłość dla baranków. Nie trać więcej czasu. Nie czekaj na tą osobę, jeżeli ma żonę albo męża i obiecuje ciągle, nie czekaj na tą osobę i nie trać już swojego czasu. No i podejmij decyzję. Albo nie, nie zwlekaj nie trać czasu na niefajny związek, tylko idź do adwokata, złóż papiery. Jeżeli ktoś myśli o rozwodzie albo rozstaniu. Jeżeli ktoś ma niefajny związek i o tym myśli. Nie trać więcej czasu, idź załatwiaj sprawy urzędowe, albo nie trać już czasu, podejmij w końcu decyzję. Jest rada, rada na związki i na miłość dla baranków ogólnie. Dobra. Albo nie trać czasu na bliźnięta wagę wodnik, jeżeli znacie takie coś. Dobra, co ja teraz robię? A dodateczek na pracę zrobimy jeszcze. Dodateczek na pracę, bo tam nam za dużo pracy nie wyszło. Wyszło, że jakieś wieści mogą pójść i czujecie się tacy, no, że, że nie idealnie, że nie tak jak żeście chcieli. No. Praca dla baranków w lipcu. No i rada na pracę i już wam powiem. No, to, dobra, tu mamy spełnienie marzeń jakieś, albo jakieś dobre wiadomości, ale nieidealne, dobre, ale nieidealne. Jest też gdzieś jakiś baranek, który w pracy romansuje. To, to, ewentualnie, jeżeli, jeżeli ktoś coś takiego ma, no to jest takie coś pokazać. Dobra, dobra. Jeśli chodzi o pracę macie pokazane żebyście spróbowali czegoś nowego albo w obecnej pracy żebyście spróbowali um, jakiegoś nowego kierunku nowy sposób zrobienia czegoś o w, ob, nawet w obecnej pracy albo musicie spróbować czegoś nowego, odnaleźć swoją pasję i iść za tą pasją. Jest pokazane, że będziecie czegoś szukać i że powinniście się na czymś skupić i czegoś szukać. Ym, przeglądać papiery, uważać, jak będziecie podejmować, po, jeżeli by ktoś podejmował pracę yy, albo gdzieś tam byście właśnie szukali pracy, czytać te wszystkie małe druczki, jak będziecie podpisywać papiery i tak naprawdę skupić się na tym. Ale jest pokazane, że będziecie też niektórzy z was załatwiać coś w jakichś urzędach, a być może to praca jest w urzędzie albo w biurze, albo w jakimś tam, nie wiem, informatyce czy w czym, czy w jakimś liczeniu, czy co by to nie było, ale takie jakieś intelektualna praca by to była. Więc też możecie mieć coś takiego i jest pokazane, że po pierwsze, powinniście się skupić na czymś, co jest waszą pasją, a po drugie powinniście załatwiać coś w jakimś urzędzie. Oczywiście nie to nie musi być dla wszystkich, że i to i to, dla dla jednego może być baranka to, że na przykład szukać i rozwijać pasję lub talent i zająć się czymś nowym, a dla innego baranka, żeby coś w jakichś urzędach załatwiać. Jakby nie było, jest pokazane, że ktoś wyda jakąś decyzję, być może u Was w pracy, i yy, jest też pokazane, że jesteście pod baczną obserwacją. Pracy jesteście albo będziecie, więc zwróćcie na to uwagę, że jesteście pod baczną obserwacją. Gdzieś jest jakiś baranek, który zamiast pracować w lipcu będzie chodził po lekarzach albo załatwiał jakieś zwolnienia, albo no nie wiem, jakieś diagnozy gdzieś tam. No, czyli po lekarzach chodził i diagnozy jakieś tam zdobywał różne. Być może zamiast pracy będziecie się takimi rzeczami zajmować, a być może będziecie również załatwiać pieniądze z jakichś właśnie urzędów. Albo do prawników będziecie chodzić i coś tutaj załatwiać, jeżeli chodzi o finanse. Ogólnie to są ciekawe karty, bo jest pokazane, że nowości tak, talenty, pasja, ale też dużo szukanie i takie y, rozglądanie się i koncentracja, dużo, dużo koncentracji. To są akurat dobre karty, jeżeli chodzi o pracę. Rada Wasza na pracę. Być może macie jakiś przyjaciół lub jakieś osoby, które znacie z przeszłości, które mogłyby Wam pomóc w czymś, albo jakieś przyjaźnie zawarte w pracy. No, to nie wiem o co to chodzi z tymi przyjaźniami. Czy oni wam mają pomagać? Czy chodzi o pielęgnowanie przyjaźni? Być może, ale niektórzy mają radę, żeby zamiast pracować dużo, żeby się trochę dziećmi zająć. Czyli moglibyście jakieś urlopy teoretycznie brać. Eee, to może po to wam potrzebne są te jakieś diagnozy lekarskie czy coś takiego. No, to, wiecie, nie, nie każdy może urlop dostać w lipcu, no, to różnie, ale za każdy każdy może zachorować. No, zwłaszcza najlepiej na kręgosłup, nie? Się choruje. Eee, słuchajcie. Nie, to takie głupie żarty, no może ktoś rzeczywiście jest chory, ja nie chciałam kogoś urazić, ale kochani, dzieci są tu pokazane jako taka dosyć istotna sprawa w lipcu, czyli być może nie będziecie pracować aż tak bardzo, tylko się zajmiecie dziećmi. Jakby nie było, dobrze byłoby tym dzieciom poświęcić uwagę, ale niektórzy z Was będziecie wracać do czegoś z przeszłości lub z dzieciństwa w pracy, na przykład coś, co było marzeniem albo pasją wiele lat temu. No, nie musi to być wcale głupi pomysł. Właśnie rozważyć coś, co było kiedyś pasją lub marzeniem, rozważyć, czy nie można byłoby tego jakoś ugryźć, no, zobaczyć, czy nie można byłoby tego jakoś zacząć. I jakieś przyjaźnie, przyjaciele, przyjaciółki, ktoś mógłby komuś pomagać w pracy tutaj. No, poprosić o pomoc, przyjąć pomoc, to są tego typu karty. E, misiaczki, dobra. Patrzę, która jest godzina. E, baranek z każdym znakiem Zodiaku. Jeżeli macie osobę z podznaku też barana, to w lipcu, no to. Może być blokada w ogóle zupełnie taka totalna między Wami, w sensie, że ktoś weźmie i zablokuje na telefonie, na Facebooku, czy gdzie tam i nie ma. Nie ma nawet jak się dodzwonić do człowieka. Jest taka możliwość, jest możliwość taka, że między Wami jest blokada energetyczna. Nawet jakbyście mieszkali w jednym domu, to nie ma przepływu energii w ogóle. Jest mur i tyle, nic się tu nie wydarza. Ale to jest jeszcze jedno znaczenie tej karty, być może bardziej Wam będzie odpowiadało do Waszej sytuacji. Wyjdzie na jaw jakaś prawda, w końcu ktoś powie prawdę. No i wiadomo, jak jest jakaś prawda, to są nowe pomysły, nowe przedsięwzięcia, nowe kierunki wtedy obierane, bo ktoś ma już wiedzę i no co dalej. No to będzie wiadomo, co dalej. Byk. Ktoś coś wypuszcza. Teraz pytanie, czy było tak, że ktoś się kurczowo trzymał tego związku? Bo jeżeli tak, to przestanie się go trzymać na siłę. Może wy to wypuścicie, może oni wypuszczą. Ale mogło być też tak, że ktoś, ktoś, coś. Mm, Ojej, nie mogę mówić, że ktoś coś przed kimś ukrywał, nie mówił o emocjach, nie mówił, jakie ma myśli, tam coś nie wiem, nie odkrywał wszystkich kart, to się zmieni, bo ktoś coś wyrazi, wypuści, że tak powiem, przestanie jakoś tak przy sobie trzymać, ale. Jeżeli mieliście byka albo byk miał barana, że jedno z Was nie chciało się pieniędzmi podzielić, było skąpe, nie chciało czegoś dać, no to może da. Może się to zmienić. Ogólnie uwolnienie, wypuszczenie takie dobra, masz tu. Takie coś. Słuchajcie, bliźnięta. No, nie wiem. Nie wiem, misiaczki. No nie, nie. No, no co to jest? No. Słuchajcie, po pierwsze yy, czyjaś intuicja tu w ogóle nie działa, a więcej jest iluzji i jakiegoś romansu. Ktoś kogoś bardzo kusi i będzie próbował kusić, albo jeżeli wy z bliźniętami jesteście w stałym związku, to Uważać na osoby trzecie, bo ktoś, jedno z was może być kuszone przez kogoś na zewnątrz, czyli romanse, ale możliwe, że to między wami jest taki dziwny romans, który się nie przerodzi, przynajmniej nie w lipcu, w coś poważnego, a oparty jest na seksie i na iluzji. No. No, to oszczegam, żeby nie było potem yy, rozczarowania, kochani, że ktoś was traktuje tylko jako kochankę albo kochanka i nic poza tym. To były bliźnięta, raczuliś. Tu ktoś nie podejmuje decyzji. I teraz tak, prawdopodobnie to z was, który jest mężczyzną, nie podejmuje decyzji i najczęściej nie czekajcie, bo nie mogę potrafić najczęściej nie podejmuje decyzji mężczyzna, który na przykład ma żonę i kochankę. Na przykład albo. Mężczyzna, który nie wie, czy się chce ustatkować, albo mężczyzna, który y, nie wie, czy się chce przeprowadzić gdzieś tam, gdzie mieszka kobieta. Co by to nie było, gdzie się jakaś przeszkoda i właściwie to on nie wie. On może chcieć romansować, ale wyboru jako takiego nie będzie podejmował. Teoretycznie jest możliwe, że to kobieta nie podejmie wyboru. Jest to możliwe. No, mi wyszedł król, dlatego tak mówię mężczyzna, ale jeżeli dla Was pasuje bardziej, że kobieta nie decyduje, nie podejmuje decyzji, w związku z czym nie może być związek taki no, konkretny, no albo rozpad związku. Te, no, to nie wzięłam pod uwagę. Może decyzja, decyzji nie ma, właśnie takiej, że, że nie ma rozpadu związku. Bo to też takie decyzje ludzie przecież podejmują. No nie ma decyzji. No tyle. No to tak, miśki. Tyle. Bo się rozgaduje niepotrzebnie, a to chodzi o to, że nie ma decyzji i tyle. I ktoś nieracjonalnie patrzy, być może kłamie, też weźcie to pod uwagę. Dobra, to był rak. Lew. Albo nie będzie między Wami w ogóle kontaktu, jeżeli czekacie na kontakt od, od lwa, albo lew czeka od Was, więc nie będzie w ogóle. Albo będzie i będzie złośliwe też właśnie jakieś uszczypliwości, jakaś złośliwość, zazdrość, zaborczość, e, właśnie ego, ktoś tu komuś chce dopieprzyć, żeby wyszło na jego tego typu rzeczy. Jeżeli macie dziecko, to dziecko się może złościć na jednego z was, albo na was oboje. Tutaj jakaś złość dziecka mogłaby wychodzić, albo po prostu w ogóle kontaktu nie będzie, po prostu. Jeżeli nie jest to kontakt złośliwy, to po prostu jest to brak kontaktu, urwanie. Kontaktu. Ktoś przestaje z Wami flirtować. Panna, nie ma odejścia. Czyli co? Wyprowadziliście się, nie jesteście razem? Tak naprawdę nikt nie odszedł. Nie ma spalonych mostów. W każdej chwili można wrócić yy, i mieszkacie razem, a nie chcecie być razem. Chcieliście się właśnie wyprowadzić w lipcu. Nie ma tej wyprowadzki w lipcu. Więc albo to jest yy, brak odejścia fizycznie. Na przykład nie chcecie być razem w ogóle, ale cały czas nie odchodzicie fizycznie, albo dawno już nie jesteście razem, ale niespalone mosty. C tak naprawdę wszystko się może wydać. W każdej chwili ktoś może wrócić. Mało tego, drugie pewnie go przyjmie, bo też ma niespalone mosty. Nie, nie przepraszam, nie niespalone mosty, tylko niezakończoną relację. To jest na takiej zasadzie. Słuchajcie, waga. No, i teraz tak, nie wiem, które z Was miało te opcyjki, to wiele opcji, czyli tych za dużo ludzi do rozmyślania i tak dalej. To już tego nie ma. Tak, jakby ktoś po prostu postanowił dobra, koncentruje się tylko na Tobie. Kto wie, może waga na was, albo wy na wadze, to wtedy to jest dobra wiadomość, bo znaczy, że już nie będzie ktoś gdzieś tam latał, fiurgał, czy coś takiego. Gorzej. Jeżeli są jakieś problemy w stylu narkotyki, alkohol. No bo to może jakoś tutaj negatywnie mm, wpływać na, wasz, na waszą relację, no to wtedy gorzej. Ale jeżeli ktoś miał bardzo dużo jakichś właśnie opcji i nie wiedział kogo wybrać, wychodzi na to, że skupi się na jednym. No, kto wie, może na was, może albo wy na nich. Jest to możliwe. Ym, czekajcie, Skorpion. Tu nie ma powrotu ze skorpionem, i teraz tak, nie jesteście razem, nie ma powrotu. Jesteście razem, nie możecie się dogadać, jest brak takiej stabilizacji emocjonalnej, możecie się kłócić, chcieliście mieć romans, ten romans nie wychodzi, skończył się ten romans i nie można go znowu rozpocząć, albo rozchodzicie się, chcecie się dogadać polubownie, nie ma porozumienia. No, to są tego typu energie ze skorpionem. Co? Baran i skorpion? No, nie wiem, kto musiałby ustąpić. To ja tego na pewno nie wymyślę, to już Wy wymyślajcie, ale no jak na razie nikt nie ustępuje. Misiaczki, szczelczek. No, i teraz tak. Dobra, najmniej taka negatywna, najmniej negatywny przekaz jest taki, że po prostu ktoś stracił nadzieję, że się Wam uda. I już nawet o tym nie marzy i tego nie próbuje wizualizować, bo nie widzi możliwości. O, i to jest najmniej taki, może, negatywny tutaj przekaz. Po prostu ktoś już nie wierzy w to, stracił jakoś nie tyle nadzieję, co, co, co nie widzi możliwości. O, tak bym to powiedziała. Ale no, bardzo często, być może częściej, przynajmniej u mnie w kartach, ta karta mówi o manipulantach. Ktoś kimś manipuluje. No jak manipuluje, to kłamie. Opowiada bajki, przeinacza. Um, co jeszcze? No, teoretycznie no, manipulacja taka energetyczna. No Może być, może być. <laughs> Miśki, może być też coś takiego. Że nie mogę mówić. <laughs> manipulacja energetyczna. O, albo ktoś nie może mówić. Bo ja straciłam głos i nie mogę mówić. Szczelczyk chciałby coś powiedzieć i nie potrafi, albo baran nie potrafi czegoś powiedzieć y, strzelcowi. No to ewentualnie. Ale na manipulację uważajcie. Koziorożec. Wiedziałam, że musi być taka karta, że koziorożec wkracza. Wiecie co? Na koniu i to tak, 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 tak wjeżdża, albo tak wbiega do waszego życia i pokazuje. Jestem, patrz, no bo to jest jeszcze z taką dumą, patrzcie, patrzcie jak wkracza, no, z taką dumą i baranku wróciłem. Haha, ha. a wy koziorożcu przyjdź do mnie, przyjmuję cię, wybaczam wszystko. No, no oczywiście, broń Boży, nie musicie przyjmować koziorożca, jeżeli jest dziwny, ale kochani, Żarty żartami. Niektórzy z Was mogą mieć całkiem normalną relację z koziorożcem, przecież wiadomo, że tak. I to jest karta zwycięstwa, więc to, że koziorożec może tak wkroczyć, właśnie tak jak powiedziałam, z dumą i z takim czymś, no to to jest jedno, ale przecież Wy możecie się po prostu albo pogodzić, albo może się okazać, że Wasz związek, no. Rzeczywiście jest na dobrej drodze, bo to jest karta zwycięstwa, uznania, jedno drugie uznaje, podziwia, chce być drugą osobą. To nie jest takie, e, takie egocentryczne i chamskie i takie niefajne, tylko to jest takie, podziwiam cię tu, och, ale jesteś fajny i w ogóle. No. Więc to może być całkiem taka nawet radosna energia, no. taki sukces, wiecie o co chodzi. Także. Jezo, wodniczuliś. A, wodniczuliś siedzi w jaskini i obserwuje i patrzy na baranka. Co tam u baranka słychać? Albo odwrotnie, baranek obserwuje wodnika. Kochani, śledzik. Śledzik jest kiedy? Śledzik jest wtedy, kiedy yy, nie, nie kiedy się pije wódeczkę, nie, nie, to nie taki śledzik, tylko śledzik jest wtedy, kiedy yy, ktoś nawet nie musiałby się do was odzywać. Jeżeli nie mieszkacie razem i nie jesteście razem, takie coś na, najpierw mówię. Nie jesteście razem, i patrzy na te zdjęcia, ogląda te, te media społecznościowe i, i obserwuje, ale na przykład w ogóle się nie odezwie, tylko patrzy, obserwuje, przejedzie pod domem gdzieś tam, co u was. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, śledzi, siedzi w domu i obserwuje, co wy wyprawiacie, bo was co? Podejrzewa. No i obserwuje każdy wasz ruch. No takie coś z wodnikiem, rybęniki, wyjście na jaw oszustwa, kłamstwa, tajemnicy, zdrady, przyznanie się do czegoś lub wykrycie czegoś. O, alternatywnie jedno z was albo oboje przestanie się samo oszukiwać co do tej relacji. No ja nie wiem, sam wyjdzie najaw, ale miśki. To może nie być pikne. No, może być to takie trochę, no, właśnie. A jak wyjdzie na jaw, tak po prostu jedno z Was pomyśli sobie: O kurde. No. Także te rybki takie trochę, takie trochę podejrzane. No dobrze. Kochani, karty anielskie. Dwie i lecimy. Możecie wziąć obie, jeżeli Wam pasuje. Albo wybrać jedną, która Wam bardziej pasuje, a biorę dwie na wypadek, gdyby na przykład no, były dwie grupy baranków. Także biorę tak wszystkim znakom. Pierwsza karta mówi związek z poprzedniego wcielenia. Znacie się już, znaliście się już wcześniej. Czyli osoba, która jest przy Was, albo która wkroczy w Wasze życie lub powróci do Waszego życia, no jest to związek karmiczny. Znacie się i, no, dlatego Was tak do siebie ciągnie. A druga sprawa to są dzieci. Po pierwsze, uważać na ciąże, jeżeli nie chcecie ciąży. Po drugie, może macie dzieci i sprawy z dziećmi wpływają na Waszą relację, albo oni mają dzieci, albo ktoś nie może z kimś być, bo ma dzieci z kimś innym. Różne mogą być scenariusze. Dzieci wpływają na tą relację. Takie jest podsumowanie. Miśki, tyle. No. W, sobotę, w sobotę będzie tygodniówka, w niedzielę będzie co jest przed nami ukryte. To się tam więcej dowiemy, a na razie buziaczki, pozdrowionka no i pa pa!